zaproszenie. Tu jak widać tytuł jest troszkę dłuższy niż ten, który był w materiałach, a więc ci katolicy, ewangelicy i melonici będą omawiani na podstawie trudności dnia wielkości nowożytności przez pryzmat badań archeologicznych. Cmentarzysko miejscowości Pień, leżące w zachodniej części ziemi chełmińskiej, jest pozostałością jednej z nowożytnych nekropol, na której stwierdzono groby o niejednoznacznej przynależności do określonej grupy wyznaniowej. Chociaż można sądzić, że chowano tam protestantów. Kilka takich informacji z przekazów pisanych. Wiadomo, że w 1613 roku Pień stał się własnością klasztoru benedyktynek, ale jeszcze w tym samym roku został przekazany w dzierżawę. Nie wiadomo, w jaki sposób fakt, iż Pień aż do 1772 roku był formalnie dobrami klasztornymi, wpłynął na kwestie wyznaniowe miejscowej ludności, to jednak na interesującym nas cmentarzysku uderza całkowity brak dewocjonaliów, charakterystycznych dla pochówków katolickich. Liczne elementy wyposażenia zmarłych można łączyć jednak raczej z ludnością protestancką. Ewentualnie znajdowane są w grobach różnych grup wyznaniowych, chociażby monety. Należy podkreślić, że początkowo protestanci nie dysponowali własnymi cmentarzami przykościelnymi, ale często przejmowali je od katolików. Uzyskiwali też zgody na chowanie swoich zmarłych na istniejących cmentarzach katolickich. Ludność ewangelicka pojawiła się na tym obszarze, czyli w okolicach miejscowości Pień, być może już w XVI wieku. Po okresie panowania krzyżaków Pień znalazł się w posiadaniu rodu Elżanowskich, a w 1613 roku, jak mówiłem wcześniej, Pień kupiła księni Magdalena Mortenska dla klasztoru benedyktynek w Chełmie. Jednak jeszcze w tym samym roku przekazano folwark Pień w dzierżawę niejakiemu von Lewińskiemu. Tutaj trudno stwierdzić, być może protestantowi. Ta rodzina von Lewińskich gospodarowała na terenie wsi Pień prawdopodobnie aż do 1882 roku, czyli grubo ponad dwa stulecia. Po wojnach szwedzkich Pień podupadł i zszedł do rangi drobnego folwarku, który po pierwszym rozbiorze Polski przeszedł pod zarząd pruski. W XIX wieku powstała taka struktura, folwark Słończ-Pień. Stanowi o jedną z czterech osad tworzących miejscowość Słończ. W 1885 roku w folwarku tym znajdowało się 9 domostw i mieszkało 39 osób, zaś w całym Słończu mieszkało 189 osób, w tym 117 katolików i 72 ewangelików. Teraz na temat, zanim przejdę do wyników badań archeologicznych, to jeszcze słowo o osadnikach holenderskich, a w szczególności o menonitach. Pojawili się oni, jak uważa większość badaczy, już prawdopodobnie na tym terenie w XVI wieku i prawdopodobnie byli to przede wszystkim osoby wyznania menonickiego. W 1667 roku w Słończu, znajdującym się w posiadaniu Działońskich, mieszkali również Olendrzy, zapewne menonici. I tutaj też należy podkreślić, że menonici aż do schyłku XVIII stulecia byli pozbawieni własnych gminnych cmentarzy wyznaniowych. Do tego czasu pochówki odbywały się albo w wydzielonych częściach cmentarzy innych wyznań, albo w wykupionych, wolnych kwaterach pomiędzy grobami obcych zmarłych. Przy czym menonici często korzystali z cmentarzy okolicznych parafii ewangelickich. W tej chwili nie mam tutaj czasu, żeby ten wątek rozwijać, ale to spowodowało duże problemy nawet w określeniu charakteru cmentarza. Mówiło się o cmentarzach ewangelicko-menonickich, menonickich. Zresztą jest tutaj faktem, że kolejne pokolenia menonitów przechodziły na luteranizm i właściwie później też ta religia była faworyzowana, zwłaszcza na terenie późniejszego zaboru pruskiego. Jeśli chodzi o badania archeologiczne, to zostało nam przeprowadzone w latach 2005-2009, więc jakiś czas temu. Zbadano wówczas około 6 arów powierzchni. Wiemy, że nekropola była użytkowana w wczesnym średniowieczu oraz w okresie nowożytnym. Tutaj na tym
grafik, widzą Państwo, to na brązowo to są struktury nowożytne, więc groby nowożytne, natomiast te pozostałe to są obiekty z wczesnego średniowiecza, o których tutaj nie będę mówił. W każdym razie obiektów nowożytnych grobów było 57 dokładnie, w tym 3 podwójne, a najstarsze pochówki no, mogłyby pochodzić z XVI wieku, jednak najprawdopodobniej początek użytkowania tego cmentarza przypada na kolejne stulecie, tutaj mówię to na podstawie charakterystyki emisji monet, a także dat C14 ze szkieletów, także najprawdopodobniej dopiero od XVII wieku to cmentarzysko funkcjonowało do najprawdopodobniej przełomu XVIII-XIX wieku. Były trzy poziomy grobów. Tu jeszcze takie z wysięgnika strażackiego zdjęcie części cmentarza. Są widoczne i obiekty XVIII-wieczne, głównie groby oraz nowożytne. Jeśli chodzi o taką bardzo krótką charakterystykę, bardziej pokażę te groby i szkielety niż będę mówił, natomiast w takich bardzo ogólnych kwestii, jeśli chodzi o strukturę wieku osób pochowanych w tym cmentarzysku, to w większości były to dzieci, około 43%, oraz następnie kategoria juvenis i dorośli po 19, w wieku dojrzałym 9%, a osób w wieku starszym było 4%. Jeśli chodzi o jamy nowożytnych grobów, to miały one kształt zazwyczaj prostokąta z zakończonymi narożnikami, były dostosowane do wielkości ciała zmarłego. Pozycja zmarłego w tych grobach przede wszystkim wyprostowana na plecach, z głową zazwyczaj w kierunku zachodnim. Praktycznie prawie 90% takich pochówków było. Odstępstwo od orientacji szkieletu czaszką na zachód dotyczyło wyłącznie dzieci lub osób młodocianych. Również taka cecha jak umiejscowienie czy charakterystyka złożenia kończyn górnych, dolnych, przeważnie były one wyprostowane, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że układ kończyn stwierdzony na opisanym cmentarzysku nie wykazywał jakiegokolwiek związku z płcią czy wiekiem zmarłych, a więc niektóre groby rzeczywiście zmarli byli mniej starannie złożeni, ale to głównie dzieci. To zresztą jest dość charakterystyczne dla nowożytnych pochówków. Tu kolejne przykłady, dosyć szybko to przeskoczę z uwagi na niewielką ilość czasu, ale mam tutaj różne groby, mają Państwo informacje odnośnie również wieku zmarłego. Dokładnie. Mówiłem, że były trzy groby podwójne. Jeden pochówek był szczególnie zagadkowy, no, też nie za dużo czasu będę miał, żeby o tym powiedzieć, ale warto zobaczyć ten grób, za chwilę go pokażę. O, to jest grób podwójny. Pochowano mężczyznę w wieku adultus i na jego kończynach dolnych ułożono dziecko w wieku 2-4 lata, jak wykazała analiza antropologiczna. I jak Państwo widzą, bardzo dziwna jest ta pozycja tego dziecka. Ma rozkrzyżowane ręce. Najprawdopodobniej zostało ono złożone na czymś rodzaju poduszki czy jakiejś tkaniny. Bardzo delikatne kości stopy tego mężczyzny nawet nie były naruszone, a więc nie jest to na pewno młodszy pochówek, to od razu uprzedzę ewentualne pytanie. Na pewno jest to jednorazowy pochówek. Nie było badań DNA, a szkoda, ponieważ trudno będzie udowodnić, że jest to, powiedzmy, jaki był związek tych dwóch osób. W każdym razie bardziej to pasuje na układ między ojciec, dziecko, chociaż innych sytuacji nie można wykluczyć. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, też warto o tym wspomnieć, tylko właściwie, bo nie ma czasu. Kamienie, które znajdowały się w niektórych grobach, przynajmniej w trzech przypadkach było to intencjonalne ułożenie kamieni. W tym przypadku tego akurat grobu, tu potem może tego jeszcze wrócę, ale tu już widać, że te kamienie zostały ułożone w niektórych miejscach, szczególnie ten przy czaszce dziecka jest dość charakterystyczny, podłożono też mu kamienie pod kolana. Ciekawą rzeczą jest również to, że niektórych zmarłych układano na głowy na poduszkach. To o tyle jest istotne, że
Uważa się, że poduszki poza funkcją estetyczną miały też zapewne związek z porównywaniem śmierci do snu, a osoby umierające do kogoś, kto zapada w sen wieczny. Według Marcina Lutra cmentarze zamiast domami żałoby i lamentów miały stać się tak zwanymi koemiterium, czyli sypialniami, miejscami spoczynku. I tutaj w kilku grobach rzeczywiście dało się zaobserwować takie wyraźne zaciemnienia. Natomiast a propos jeszcze tych kamieni, to poza wspomnianym wcześniej grobem, to za chwilę do niego wrócę, jeszcze dwa groby były kamienie. Szczególnie interesujący był ten przykład takiego obłożenia czaszki dosyć sporymi kamieniami. To była kobieta wieku maturus, miała liczne ślady zwrodnieniowe, zniekształcenia w okolicach obu stawów łokciowych, bo tutaj przyjrzeliśmy się, jak te szkielety wyglądały, czy nie ma jakichś takich rzeczywiście rzeczy, które wskazywały, że na inność tych osób. Inny grup, którego tutaj nie pokażę, to był grup z kolei kobiety w wieku senilis, ze zmianami znowu na kościach, które mogą sugerować, że cierpiała ona na syfilis weneryczny. Jeszcze tutaj powrócę do tego grobu i tutaj to dziecko, a także widać, że między kończynami mężczyzny też te kamienie zostały ułożone. Ten akurat pochówny doczekał się artykułu, gdzie jedną z takich teorii mówiących o tym, że najprawdopodobniej autorką, że tak powiem, przenośnią oczywiście tego grobu była matka tego dziecka i po prostu to ona spowodowała, że ten pochówny wygląda. Aczkolwiek jest to dość dyskusyjne, a nie udało się znaleźć analogii do tego rodzaju pochówków z terenu ziem Polski. Jeśli chodzi o wyposażenie, bo tutaj jeśli mówimy o różnych grupach etnicznych, wyznaniowych, to warto zwrócić uwagę na to. Grobów było prawie 60, ale tylko w 6 grobach było wyposażenie. To takie, można powiedzieć, w sensie węższym, a więc nie części trumny na przykład, ale po prostu dary grobowe. I to były najstarsze groby, prawdopodobnie XVII-wieczne i były to groby wyłącznie dzieci i to bardzo młodych oraz osób młodocianych, w sumie tak powiedziałem 6. Jakie to były dary grobowe? Mianowicie tu mamy pierwszy z grobów, grób nowożytny numer 3. W tym grobie złożono srebrną monetę, żelazną kłódkę. W następnym pochówku to jest grób numer 5. Tutaj z kolei kolejna srebrna moneta, fragmenty jedwabnej tkaniny przetykanej złotą nicią oraz też znaleziono mosiężną szpilkę. Następny z grobów zawiera tylko i wyłącznie fragment żelaznego klucza, a z kolei jeśli chodzi o groby młodocianych osób, to były tam dwie brązowe haftki i brązowe okucie i w kolejnym z grobów następna brązowa haftka. I ostatni z grobów, gdzie właściwie trudno określić, to jest grób numer 5, czy pochowano dziecko, czy osobę młodą, w każdym razie ma około 15 lat, tak wygląda datowanie antropologiczne, wiek antropologiczny, kostny, zawiera tylko srebrną monetę nieokreśloną. To jest tak prawdopodobnie strzepka. I kolejny grób. Warto tylko zatrzymać się na chwilę przy haftkach, bo uważa się, że mogły być one wyznacznikiem menonitów, aczkolwiek występują rzeczywiście na cmentarzach katolickich i protestanckich. Wiadomo, że strój menonitów był bardzo prosty, skromny, unikano, wolęcznie używano guzików i zewnętrznych kieszeni, za to używano haftek. Chociaż jeśli chodzi o haftki, to w zależności od tego, w jakim kontekście się je znajdowano, to mogły być na przykład naszywane na tzw. śmiertelną koszulę, albo mogą być częścią służącą elementem do spięcia powijaków lub całunu. To są te haftki. Kolejny z grobów. Jeśli chodzi o klucze, została mi minuta, więc pozostaje, może tak zrobimy w takim razie. Szybko pokażę. To jest bardzo nieliczny przykład znalezienia kłódki trójkątnej nie w grobie żydowskim. Natomiast
że to tak widzieli Państwo. I frapujący brzeg, też nie będę mówił, wkładanie monety do ust. Tutaj bardzo liczne były teorie. Jest to zjawisko dość szerokie w różnych kontekstach występujące. W każdym razie, jeśli chodzi o pochówki z pnia, to prawdopodobnie jest to praktyka antywampiryczna. Z dużym stopniem prawdopodobieństwa, tak można powiedzieć. No i takie podsumowanie. Na podstawie dotychczasowych wyników studiów nad interesującą nas problematyką można tutaj stwierdzić, że obraz względnego ubóstwa rytuału pogrzebowego katolików i ograniczanie niektórych zjawisk tylko do cmentarzy protestanckich może być po prostu wynikiem po prostu aktualnego stanu badań. Wyodrębniono elementy charakterystyczne dla kultury sepulkralnej obu wyznań. Wskazuje się różańce, medaliki, krzyżyki plus ewentualnie kaplerze, szkaplerze, ryngrafy i relikwiarzyki jako charakterystyczne dla grobów katolickich. Z kolei klucze, pasy, inne elementy stroju dla protestanckich, przy czym w tym drugim przypadku bardzo duże znaczenie ma kwestia symboliczna tych przedmiotów. I są wreszcie rzeczy, które występują w grobach obu wyznań. I na koniec zupełnie warto wspomnieć o tym, że te wyniki badań cmentarzyska w pniu, no z uwagi na to, że rzeczywiście jest to dosyć jeszcze słabo rozwinięta, nurt w archeologii historycznej, mogą być znaczące, tym bardziej, że dotyczą cmentarza w strefie Extramuros, a więc nie tych znaleźć na przykład cmentarza Salwatora we Wrocławiu, czy jakichś powiedzmy innych grobów ewangelików, ale z elity ówczesnej. I to było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy są pytania do naszego prelegenta? Pierwsze, czy po ułożeniu rąk można było powiedzieć, czy był to grób katolicki, czy powiedzmy mennonicki, czy nie było robionych tego typu porównań? A drugie pytanie jest takie, czy były wykonywane jakieś badania paleologiczne, palinologiczne? Na pierwsze pytanie odpowiedź jest taka, że o czym się próbowaliśmy, bo to jest jedna z takich cech, które archeolodzy analizują. No tutaj jak powiedziałem, nie ma żadnego związku między płcią, wiekiem czy nawet poziomem tych szkieletów. Natomiast jeśli chodzi o odniesienie etniczne, to też trudno powiedzieć, bo te groby z wyposażeniem to były groby dzieci, gdzie właściwie układ był troszkę odbiegający od tej zasady, więc no, na podstawie tych badań nie można tego stwierdzić. Jeśli chodzi o badania palinologiczne, to takich badań nie było. Struktura, te groby w ogóle, cmentarzysko było w takim miejscu, gdzie później powstało wysypisko śmieci. Dość dużo było też żelazistych elementów, pozostałości po różnych takich. Także nawet chcieliśmy zrobić takie szczegółowe badania, to niestety, ale ten kontekst był na tyle niekorzystny, że tego się nie udało zrobić. Także takiego rodzaju badań nie było. Tutaj na slajdach widzieliśmy te kamienie, które były wkładane. I mam pytanie, czy jest możliwym przyjąć, że to są jakieś kamienie specjalne, czy one były przypadkowo, chodziło o sam kamień, czy może jakiś szczególny rodzaj kamienia? Znaczy kamienie wydaje się, że były dość przypadkowo dobrane, może wielkość była dobierana. Tych kamieni było więcej, nie ma co ukrywać. Tu nie biorę pod uwagę kamieni, które były w zasypisku jako takich, te, które się udało określić, że to nie mają związku, bo też były, wiadomo, też były obiekty nowożytne, średniowieczne, późno i one znajdowały się w strukturze ponad grobem, więc teraz chodzi o to, że te kamienie, te trzy przykłady grobów, trzy groby na łącznie 57, gdzie zauważyliśmy, że te kamienie nie mogą być przypadkowe, bo trudno uznać, żeby pod grobem, pod szkieletem dziecka, dokładnie pod kolanami ktoś dostałby się dwa kamienie, albo przy czaszce, która powodowała to, że właściwie to dziecko wyglądało tak, jakby miało dwie głowy, albo obłożenie kamieniami czaszki, czy wcześniej głowy no, tej kobiety, która miała zbrodnię. No. A przypuszcza się, jaka była funkcja tych kamieni? Chciano prawdopodobnie w jakiś sposób, czy zabezpieczyć się przed tymi, no bo tutaj mówimy o tych praktykach antywampirycznych, to jest dość taki ryzykowny temat. Czy teza, aczkolwiek no, zdarzają się na przykład na cmentarzach żydowskich na przykład kładziono na oczy skorupy potłuczonych naczyń. Z kolei w Fordonie, w pobliskim Fordonie, bo to jest po drugiej stronie Wisły, znaleziono, nie do końca wiadomo, że to są pochówki żydowskie, w każdym razie głowa była obłożona dachówkami.
typu mnich Miszka. Także z boku i na czaszce, na twarzoczaszce były dachówki. Więc to są jakieś takie zwyczaje, które no ciężko w jakiś sposób je do końca zinterpretować. Ja w każdym razie ten grób właśnie taki dziwny, podwójny, próbowałem w różnych sytuacjach się o tym coś dowiedzieć, może to rozmawiam też z duchownymi i też nie znają takiego przypadku, aczkolwiek różne były zwyczaje sypania na przykład maku, obcinania kończyn, żeby powiedzmy zmarły nie wyszedł, włożenia mu czegoś do ust, kamienia, na przykład tutaj w tym przypadku monety, że zanim ugryzie to po prostu... Też kamień dawano na klatkę piersiową. Tak, albo były takie środki, że przygniatano, rozbijano, na przykład z Drawska Polskiego są znane takie przykłady grobów, gdzie po prostu wielki głaz na głowę umieszczano. Ale w takim razie dlaczego kamienie są pod kolanami dziecka? No właśnie, to jest właśnie dziwne pytanie. Nie potrafię tego zinterpretować. W każdym razie, tak jak powiedziałem, te trzy groby mają układ intencjonalny kamieni, ale oczywiście tych kamieni było znacznie więcej, no bo też teren był taki też dość kamienisty. Także no, tyle mogę powiedzieć, że bo tak troszkę tych wątków było. W każdym razie pytanie było, czy zdaje się, czy jakieś specjalne kamienie. No nie zauważyliśmy tego. Wielkościowo no, nie były to głazy, jak widać, takie większe, tylko były w przypadku obłożenia głowy. No to czasami też robiono to po to, że w przypadku odcięcia głowy, dekapitacji, żeby ta głowa po prostu w jakiś sposób była no, usztywniona. Ale tutaj nie było takiego przypadku, bo tu nie był przecięty. Można domniemać, że bardziej była to, mamy to kwestia funkcji nosi tych kamieni, niż ich jakiejś właściwości. Tak, tak, no, chyba tak, bo to takie były polodowcowe kamienie. Panie profesorze? Dziękuję. To było niesamowite wystąpienie. Ja byłem pod wrażeniem szczególnie tego slajdu z ojcem, z dzieckiem, sam mam dzieci. Ja tutaj myślę, że mogły być różne funkcje tych kamieni, bo z jednej strony może mieć unieruchamiamy głowę, tak jak powiedzmy w konie Żuszanca po wypadku, a z drugiej strony przyciskamy te kamienie pomiędzy nogami, mogły przyciskać całun albo siatę, która już się nam rozłożyła, że to nie zawsze dzisiaj będziemy mieli odpowiedź. Natomiast ja chciałem zapytać, czy pan profesor może znalazł jakieś analogie gdzieś za granicą, bo może ta sekta, ja przepraszam, że nazywam sektą, ale nie znam w ogóle tej grupy religijnej, mógłbym się przyznać, ale nie zetknąłem się. Czy jest gdzieś, nie wiem, w Koranie, czy gdzieś indziej znane coś takiego, wtedy może coś więcej. Szczerze mówiąc, to rzeczywiście próbowałem coś takiego zrobić, ale póki co nie mam żadnych informacji i byłem w takim spotkaniu w Toruniu, gdzie była współczesna ludność melonicka, ale jakoś tak to wszystko jakby wyparowało. W Holandii było tak samo, czy w Niderlandach w XVI wieku, że ci melonici byli wyganiani, oni byli zmuszani do tego, żeby chować ich w miejscu na cmentarzu wspólnot, musieli za to płacić. Także to po prostu, te dopiero takie zwyczaje, które można lepiej opisać, to są dopiero w XIX wieku, bo tak naprawdę dopiero wolno było im zakładać własne cmentarze pod koniec w miastach, w takich właśnie gminach miejskich pod koniec XVIII wieku, a dopiero w połowie XIX wieku pojawiły się takie niewielkie cmentarze, a to wtedy ta ludność to nawet można powiedzieć już była zluteranizowana częściowo, była zgermanizowana, często oni mówili po niemiecku i te zwyczaje pierwotne, one już właściwie no, mocno uległy dużej transformacji. Natomiast niewykluczone, bo w Wielkiej Nieszawce ostatnio nawet przeniesiono część obiektów melonickich, holenderskich właśnie, można powiedzieć w ten sposób, bo to jest też jednak duża odrębność. Pojawiają się chaty, także myślę, że na pewno będę próbował. Póki co na temat obrządku pogrzebowego w publikacji sprzed 2 lat jest mowa głównie o cmentarzach menonicko-ewangelickich albo holenderskich, a tak naprawdę to są cmentarze XVIII-XIX-wieczne ewangelickie. Tak? Jest to takie dosyć dziwne, ale faktycznie jest bardzo mało na ten temat wiadomości. Nawet zastanawiająco mało. Jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy bardzo.